zbuduj dom. Powinieneś sobie zbudować własny dom, taki z mocnym fundamentem rodzinnych dat i przepiękną posadzką dziejów ojczyzny. Ściany należy powlec niepokornością, a strop panoramą radości poranka. Koniecznie do sennych marzeń dopasuj klucz, zaś do okien wstaw najczystsze z szyb sumienia, z widokiem na horyzont chwały, wolności, pokornej, niesprzedajnej, dumnej i własnej, zasłanianej w samotny czas zrozumienia. Tak, powinieneś wreszcie zbudować ten dom bez kątów, w których czyha opresja i lęk, otwarty każdemu, który w jego progi, tylko pamiętaj, by wokół ogród świata z kwiecistą rabatą namiętnej miłości. Czesław Dźwigaj. Thank you.
Ten piękny wrześniowy wieczór na Wiśnickim Zamku przywitał Państwa dziecięcy chór Wiśnicki pod kierownictwem Katarzyny Adamczyk i Wojciech Padias. I ja, czyli Piotr Pyziak, bardzo mi miło. Drogie dzieci, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się Wam pięknie. Drodzy Państwo, teraz powinny nastąpić powitania. Ale widzę dziś tu wiele znamienitych gości. Ja nie chciałbym popełnić żadnego faux pas, kogoś nie wymienić, sprawić przykrość. Więc jeżeli Państwo pozwolą, to serdeczne powitanie skieruję do gospodarza naszego miasta i regionu, pani burmistrz Małgorzaty Więckowskiej. Witamy. Jak na początek poszło mi chyba nieźle, prawda? Dziękuję. Przywitaliśmy Państwa piosenką Droga, którą idę, bo nasze życie, nas wszystkich, to jest taka droga, prawda? Raz jest pod górkę, raz z górki, szybciej, wolniej. Jest fajnie, czasami są problemy, jakaś drogówka z radarem. Niemniej cały czas jedziemy do przodu. Dzisiaj jest taki jeden z etapów, ale dla jednego z nas wyjątkowy. Panie profesorze, zapraszamy. Profesor Czesław Dźwigaj, witamy serdecznie. Dobry wieczór, panie profesorze. Będę pana męczył. Taka jest moja rola. Będę pana męczył przez dwie strony, półtorej strony. Myśmy, proszę państwa, przećwiczyli to spotkanie. Najkrótsza wersja trwała 4 godziny 30 minut. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj ten rekord pobić, w dół oczywiście, ale spróbujmy. Ogromnie się cieszę, panie profesorze, że możemy ze sobą rozmawiać. Zacznę od pytania. Jak długo rzeźbi się taką głowę? To jest akurat bardzo ciekawe ćwiczenie, które pokazuje na tej wystawie, a pan dyrektor powiedział, ono ma nam towarzyszyć, bo to jest początek pana drogi rzeźbiarskiej. To jest Akademia Sztuk Pięknych. To jest drugi rok. Drugi rok Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Rzeźby, najstarszej uczelni w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, ćwiczenie z warsztatu rzeźby prowadził taki docent chyba, albo adiunkt z kwalifikacjami, wtedy nie było kwalifikacji drugi stopnia, było albo adiunkt, albo docent, profesor de Lechenstein-Werner. Główeczka jak makówka, wysoki taki prawie jak pan. I tak stawał za nami, człowiek kuł tą główkę w tym drewnie, kuł tą główkę i on nic nie mówił, tylko miał rączki założone do tyłu. I w pewnym momencie, naśladując trochę historię rzeźbiarstwa, czyli osobowość nieprawdopodobną, Ksawerego Dowinkowskiego, mówił: synu, idź no zaoszcz to duto. I to jest efekt jednego roku w danym zakładzie, tylko nie całego roku pracy na uczelni, tylko właśnie na tym, właśnie w tej pracowni rzeźby. To powiem panu profesorowi, że ja selfie robię sobie szybciej. Ja myślę, że tak. Ale zanim był pan na drugim roku uczelni, to miał pan jeszcze kilka młodzieńczych epizodów szkolnych, nie do końca chwalebnych. Nie wszystkie były takie godne profesora, twórcy rzeźby. No myślę, nie tylko rzeźby. Czy pan ma na myśli szkołę podstawową? Niestety tak. No niestety. No i tą zawodówkę. Zawodówka to już pół biedy. Niestety. Dobrze z jednej strony, że miło wspominam z perspektywy czasu pedagogów, bo byli dla mnie bardzo nauczyciele wyrozumiali. Pan dyrektor Radłowski, pani Maria Supińska, pani od Polskiego, pani Koper,
No ja jakbym miał takiego ucznia, no to chyba bym już mu główkę dawno ukręcił, przyznam szczerze. Największy problem miałem, panie redaktorze, szanowni państwo, z wagarami. To był mój największy problem. A to żaden nie w sensie, problem. Chodził pan po prostu. A to, że chodziłem. Tu był problem w czym innym. Proszę sobie wyobrazić, większość z państwa jest z Nowego Wiśnicza, większość zna Nowy Wiśnicz. Mój dom rodzinny jest na pierzei jednego, bardzo proszę, przepraszam, jest na pierzei jednej ulicy z ówczesną szkołą podstawową. Do tej szkoły podstawowej wchodziło się jeszcze od tej pierzei, ewentualnie tamtymi schodkami. Więc jak szedłem do szkoły z tornistrem, mama wystarczy, że się wychyliła z okna i widziała, czy ja wchodzę do szkoły. A tam pani stróżka, jak tylko taki gówniarz wszedł do szkoły, momentalnie zamykała drzwi. Ileż trzeba było zabiegów i inteligencji, żeby się wydostać z niej, zanim rozpoczęły się lekcje. Znaczy, kształcenie inteligencji było, jak sądzę, zwyczajem szkół w naszych czasach. Dzisiaj troszkę jest inaczej. Przejdźmy jednym tylko słowem szkołę zawodową. Kończył pan tam, że tak powiem, dumny wydział elektromontażu i to było w Hucie, tak? Panie redaktorze, rodzice się martwili, co z takim 14-latkiem począć. No przecież musi mieć chłopak jakiś zawód. No przecież zupełnie zejdzie na, jak to się mówiło, na manowce. No i po znajomości, nie ukrywam tego, do zawodówki się dostać też nie było tak łatwo. I trafili ze mną nieźle do zawodowej szkoły Huty imienia Lenina dla pracujących, zaznaczam. No i tutaj dopiero zobaczyłem, co to znaczy życie poza domem. Panie profesorze, skąd wziął się Wiśnicki Plastyk, czyli Liceum Plastyczne w Wiśniczu? No to właśnie reperkusje, panie redaktorze, tej szkoły, którą skończyłem jako najlepszy uczeń. Jako najlepszy uczeń. A mówimy o tej zawodowej szkole? O tej zawodowej, tak. Kto z państwa wiedział, że pan profesor Czesław Dźwigaj jest elektromonterem, ręka do góry? Urządzeń hutniczych. No panie profesorze, jak dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery na 108 osób, no. Bo to przyjaciele, którzy ja przyznam się państwu, że na pierwszej rozmowie, jak tak po prostu podszedłem do tematu, no panie profesorze, no to porozmawiamy, szkoła podstawowa, plastyk. I pan profesor powiedział, chwileczkę, a reszta co? To byłem niesamowicie zaskoczony, prawda? Ale... Panie profesorze, ważne, że ma pan zawód w ręku, jakiś porządny właśnie, zawód. Właśnie. Tak, to tak. Nawet kolega Piotr Zabzdyr, który prowadzi technikę, proszę sobie wyobrazić, że on dzisiaj nie wziął w ogóle chłopaków od światła. Rozumiem. No jeszcze potrafię tam nawet zawatować, jak to się mówi, ubezpieczniki. No młodzież nawet nie wie, co to znaczy, bo teraz są te takie przytykające. Tak. Wracamy do Wiśnicza, biegniemy do Liceum Plastycznego. A co chciałby pan wiedzieć, panie rektorze, co w tym liceum się działo? Znaczy, przechodzimy już na etap sztuki, tak? Skąd się to musiało wziąć w chłopaku, który był delikatnie mówiąc niesforny? Skąd musiało po tym skończeniu tej szkoły, tego elektromontażu, skąd się musiało wziąć liceum plastyczne i powrót do Wiśnicza? O sztukę ocierałem się zawsze, bo przypominam sobie takie wieczory, kiedy w domu w narożniku stało radio ebonitowe Pionier i nie mogłem dojść nigdy do tego, dlaczego pięciu przyjaciół z ojcem, co najmniej pięciu gra w brycza. Tak, to jest ciekawostka. Około 10-11 lat dopiero załapałem. Jeden z nich cały czas spacerował po ulicy, paląc papierosy, czy ktoś nie podsłuchuje. A oni, jak to się mówi popularnie, szanowni państwo, ciupali w te karty, ale cały czas tam było no czekali na Andersa. Myśmy, panie profesorze... I do czego zmierzam? Właśnie do tej sztuki. Tam przychodził właśnie pan Marian Rojek, tu jest syn jego, z którym żeśmy grali w Chińczyka, ja nie lubiłem przegrywać. Jak już przegrywałem, to rozwalałem od razu tą grę. Każdy, kto potwierdzi. I to otarcie o sztukę cały czas było. I ono gdzieś się odezwało właśnie w tym liceum, w tej zawodówce. Tam zacząłem rysować dość mocno. I przyjeżdżałem tu do Wiśnicza. I urok Wiśnicza. Ale ja sądzę z perspektywy czasu,
że ten obiekt, w którym jesteśmy, te piękne zielone wzgórza, które są wokół, te czerwone dachówki, ten układ urbanistyczny wpisany w te wzgórza, ta hieratyczność tego układu, to jest najlepszy nauczyciel i sądzę, że to pobudziło sprawę. Panie profesorze, muszę przyznać, że Piotr dokonał bardzo rzetelnej i solidnej kwerendy w Wiśnickim Liceum Plastycznym. Dotarł do bardzo, bardzo zakurzonej piwnicy. Szukaliśmy śladów profesora Czesława Dźwigaja w Liceum Plastycznym w Wiśniczu. Nie było to łatwe. Czy ty coś znalazłeś? Niestety pożyczyłem media tu na chwileczkę, ale obiecali, że oddadzą. Dobrze. Bo udało nam się... Ciekawostka, co to tak, może być? Coś nam się udało znaleźć. Wspomniał pan o radiu, to jak ja słyszę radio, to oczywiście serce mi mocniej bije, to jest zupełnie, zupełnie oczywiste. Więc jak pan był już młodym człowiekiem, wróćmy na radio, tak? Który to był rok mniej więcej? 1971, drugi. Drugi w zasadzie. Tam chodziliśmy tymi samymi ulicami i oglądaliśmy się za tymi samymi dziewczynami, bo jesteśmy, wydaje się, rówieśnikami. Coś sobie pan przypomina? Panie profesorze, chciałbym dwa słowa o pańskiej wrażliwości muzycznej. W takim spotkaniu naszym pierwszym powiedział pan, że nie jest pan jakoś specjalnie do muzyki przywiązany. Nie jest ona dla pana czymś bardzo, bardzo istotnym. Ale, uwaga, ten sygnał pan profesor zna na pewno. Meters in the medium wave, 1440 kilohertz AM, with a power of 1.3 million watts. This is the English service of Radio Luxembourg. Our programs commence in just a moment, and they'll continue until 3 a.m. in the United Kingdom. We hope you'll stay with us, because Radio Luxembourg rocks Great Britain. Great Britain. Great Britain. Great Britain. The best sound ever heard. No i power play. No ja myślę, że tutaj większość z Państwa, większość znamienitych gości momentalnie po pierwszym uderzeniu już ten sygnał skojarzyło. Radio, jak myśmy wtedy mówili, nie Luksemburg, tylko Luxemburg. Luxemburg, prawda? No to w liceum to było cały czas na okrągło, prawda, gdzieś tam wysłuchiwane, no to było coś nieprawdopodobnego. Znaczy tak. Dla nas szczególnie dlatego, że przypominam, jest tu troszkę młodszych od nas, właściwie wszystkie panie są młodsze od nas i znaczna część panów jest młodsza od nas. To była stacja na falach średnich, więc państwo sobie w kontekście dzisiejszej jakości odbioru radiowego mogą tylko wyobrazić, co myśmy tam słyszeli. Myśmy bardziej sobie to wyobrażali, niż wysłuchiwali. To prawda, ale to były te nowości za tej, to brzmi rzeczywiście jak wspomnienie starców, za tej żelaznej kurtyny coś innego. Szczególnie ten rodzaj muzyki jeszcze, który tutaj, no to pan jako redaktor w radia i specjalizujący się w muzyce lepiej to zna ode mnie. Ja tylko w odczuciu. Wojtek Zwierniak, ten tutaj siedzący gentleman, przygotował dla pana profesora dzisiejszą oprawę muzyczną i to, co przygotował dzisiaj, nie jest mu znane osobiście. Zobaczymy, jak zmierzył się z muzyką epoki Radia Luxemburg. Wojtku, bardzo proszę. Thank you.
Dziękuję bardzo. Zagrał Kwartet Galicyjski. A ten utwór, który przygotowałem na dzisiejszy wieczór, wieńczył utwór Stand By Me, który w wolnym tłumaczeniu oznacza stań przy mnie, zostań przy mnie. I to jest niejako dedykacja dla pana profesora, żeby pańska twórczość i pan pozostał z nami jak najdłużej. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Wojtku, to ciekawy miks aranżacyjny pana autorstwa, rozumiem. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że Wojtku, złapałem w tym miejscu. Nieobecność Piotra była uzasadniona, wrócił do liceum plastycznego, wszedł do najbardziej mrocznej piwnicy, jaka tam jest, do najbardziej zakurzonego magazynu i tam coś znalazł. Mediom nie można wierzyć w każdym razie. Znalazłem coś, co no mnie przynajmniej coś przypomina, ale tu pewnie wszystkim, panie profesorze. Oh my heavens. No nieźle. Parę słów o tym. No proszę państwa, no co ja mogę powiedzieć? Wzruszyłem się trochę tak jak przy tej pieśni dzieciaków, przy tym chórze. Przyznam się szczerze, że trochę miękko mi się zrobiło. No to był, jakiś etap tej drogi. 65. Proszę państwa, nie będę państwa trzymał w tajemnicy. Niech państwo popatrzą, jakie to naiwne. No, teraz to bym się chyba do liceum nie dostał. To już nie ma mowy. O, martwe natury. No to prędzej, to 67. To jednak robiłem postęp. To już niektórzy byli na świecie. No nie, no z drugiej strony to jakieś przebitki chyba. No, nie, profesor oszczędzał papier. No, chyba tak, blok numer 2. Tak, to były... Coś jeszcze? Nie, myślę, że już nie skatujecie mnie zupełnie. Ale nie oddam, nie oddam. Nie przechowało, przynajmniej myśmy nie odnaleźli. Dziękuję bardzo, ale to zaskakujące zupełnie. Ale powiem panu profesorowi to, że dla nas nie było zaskoczeniem odnalezienie prac plastycznych, natomiast zaczęliśmy to spotkanie od pańskiego wiersza. Powiem szczerze, nie przypuszczałem, że taki z pana poeta. No, wreszcie. To jest piękny, duży tom poetycki, żartów nie ma, proszę pana. Oprawa twarda, papier godny. Wagowo, tak. Nieoszczędnie, bo proszę pana, mało tekstu, ale obraz z obrazkami to jest. To bo jest. Te wolne strony to są dla oddechu. Tak, tak. Chciałbym jednak nawiązać do takiego motto, które kończy ten tom wierszy pod tytułem Póki się istni. Takie trochę to leśmianowskie, to istni. Ładne. Piękne, ale to pomógł mi w tym, panie redaktorze, literat, też poeta, z którym się bardzo przyjaźnimy od dawna, pan Krzysztof Ślusarczyk, który też tu jest wśród nas z żoną. Witamy. Witamy, panie Krzysztofie. To nie jest motto tego tomu wierszy, to jest jego puenta. Gdy jesteśmy w groźnej potrzebie, gotowi jesteśmy poświęcić wszystko. To bardzo piękne motto, bardzo poważne. Bo pan bywa też poważny. Czasami. Może nawet w większości, tak pół na pół, tak będzie lepiej. Zawsze to po środku to jest najlepiej. Tak mówili na wojsku zawsze, że tak, nie do przodu, nie do tyłu. Wspomniał pan, znaczy użył pan określenia przyjaźń, a wiem, że wśród nas jest jeden z pańskich, jeszcze powiedziałbym studenckich przyjaciół, pan profesor Bogusz Salwiński. Zaprosimy go? No, myślę, że to jest też już legenda wydziału. Też bardzo profesor proszę. Emerytus. Panie profesorze, zapraszamy. Panie profesorze, zapraszamy. Bardzo proszę. Witam cię i przepraszam, że cię, ale to pan redaktor cię wrabia w tej sytuacji. Bardzo proszę. Ja zostawię panów za chwileczkę samych sobie, ale fascynuje jedna rzecz. W zasadzie powinniście dla siebie stanowić konkurencję artystyczną, a wiem, że tak nie jest. Witam serdecznie państwa.
czuję się, Czesiu, zaszczycony, że mnie poprosiłeś na spotkanie. Wyobrażam sobie inaczej to nasze spotkanie. Myślę, że to będzie x postaci i ja będę jednym z kilku i będziemy prowadzić dyskusję panelową. Okazuje się, że jestem w tym momencie skazany sam udźwignąć na samotność. Temat. I ty, Czesiu. Ale przecież w takim towarzystwie. Proszę Państwa, my z Czesławem znamy się od czasów studenckich. Czesław był 3 lata chyba niżej. Zgadza w się. Latach. Zdałeś na akademię. Troszeczkę bliżej. Zdałeś na akademię w 70? Drugim. W 72. To nawet troszkę więcej, 4. Studiowaliśmy razem, byliśmy kumplami i potem zostaliśmy na akademii jako młodzi asystenci i połączyło nas 50 lat edukacji na wydziale. Startowaliśmy od asystentów i skończyliśmy na tym tytule już belwederskim. I łączy nas przyjaźń, ponad 50-letnia przyjaźń. Również przyjaźń taka męska, jak i przyjaźń artystyczna. Nie było kontrowersji między nami, kontrowersji artystycznych. Każdy ma swoją własną tożsamość, swoją własną hierarchię wartości, swoje własne możliwości ekspresji. I nie ma takiej możliwości, żeby artyści konkurowali między sobą. Jeżeli przypominam sobie moich kolegów z okresu studiów, z lat wyższych, niższych, to myśmy się różnili przede wszystkim pracowitością i samodyscypliną. Bo każdy z nas, zdając na akademię, miał talent. Myśmy o talencie, ja sparafrazuję to powiedzenie o dżentelmenach, artyści o talencie nie rozmawiam, artyści talent mają. Więc nas wszystkich łączył talent, natomiast mieliśmy różnicę w pracowitości, w pewnej determinacji, w pasji. Pasja i sztuka to dwa słowa, które się pięknie uzupełniają i potrafią tworzyć cudowne rzeczy. Tak. Przede wszystkim no, artystę kieruje pasja. Ja pójdę dalej, wręcz obsesja. Obsesja wyrażania się w języku sztuki. I tu nie było miejsca na jakieś, powiedzmy, zawiści, jakąś konkurencję. No, ja mam konkurować z osobowością kolegi, który często jest radykalnie inny. Tu nie ma takiej możliwości, żeby konkurować. Nas łączyła inność. Tą inność myśmy sobie tolerowali. I dzisiaj po latach, kilkudziesięciu latach, dochodzę, potwierdzam to moje stanowisko, że jedyną intelektualnie dopuszczalną w sztuce kategorią jest tolerancja. My, artyści, musimy się tolerować wzajemnie, ponieważ dzieli nas taka różnica opcji artystycznych, różnica światopoglądów, że gdybyśmy chcieli jeszcze konkurować z sobą, to byśmy byli skazani na, ja to nazywam, aksjologiczną rzezią. Chciałbym tylko, panie profesorze, zwrócić uwagę na pewną subtelność dwóch słów, tolerować się i tolerancja. Zgodzi się pan, że to są dwa różne oblicza świata? Tak, panie redaktorze, ma pan rację, ja to inaczej nazywam. Oczywiście musimy się tolerować, nie tylko jako artyści, jako obywatele. W końcu żyjemy w systemie demokracji, gdzie ten element tolerancji jest wręcz taki kulturotwórczy. Ale nie należy mylić tolerancji z akceptacją, bo akceptacja to jest zupełnie inna kategoria. Ja nie muszę akceptować kogoś, jego poglądów, jego sposobu bycia, życia, ale muszę go tolerować. To wymaga ode mnie etos obywatela. Myślę także, że szanować. Tolerować, czyli szanować, tak. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę zostać z nami. Ja muszę wrócić do rozmowy z naszym szanownym jubilatem.
I chciałem, jeśli pan profesor pozwoli, znowu wrócić do mojej ukochanej muzyki, bo to moja pasja. Pośród pana pomników jest jeden, który ukochałem sobie nadzwyczajnie. To jest pomnik Chopina, ponieważ jest to inaczej pokazana postać artysty, niż można było spodziewać się choćby po pomniku w Warszawie. To jest inny człowiek. Jakim jest pański Chopin? Chopin towarzyszy mi od właściwie takich tych młodzieńczych lat. W ogóle muzyka, jak to ktoś, jedni mówią klasyczna, inni mówią poważna, bo tu są te problemy z tą zdefiniowaniem do końca, ale wiemy, o co chodzi. Ona towarzyszy mi cały czas przy pracy, nawet przy zasypianiu. Wracam do Chopina. To rzeczywiście jedna z największych postaci w kulturze polskiej. Nie ulega wątpliwości. I tutaj o tym nie będziemy dyskutować, tak jak pan profesor Selmiński powiedział, że tolerancja, prawda? O tej tolerancji myślę, że rozwinie jeszcze ten temat, bo to bardzo ciekawa rzecz. Zresztą w swojej wypowiedzi, w ostatnim, przepraszam, taki aneks, też ciepła wyszła teraz, 7 tom z okazji 200-lecia naszej najstarszej uczelni artystycznej w Polsce, wspomnień wielu pedagogów i w tym 7 tomie jest zawarty między innymi kolegi Aleksandra Śliwy, profesora, jak i Bogusza, profesora Salwińskiego, też i moje duże wspomnienia. Tam profesor Bogusz, no, przepraszam, że użyję takiego żargonu studenckiego. Szanowni Państwo, proszę wybaczyć, nie certoli się ze swoimi wypowiedziami. Mówi tak dość mocno o pewnych rzeczach. Polecam ten tom i ten wywiad właśnie z panem profesorem Salwińskim. Wracam do pytania. Czy panu chodzi o Chopina jako pomnik? Który pomnik? Tak. Ale który? Znaczy, widziałem go w pana pracowni. To jest taki pochylony Chopin prawie nad klawiaturą. Nie, to panie redaktorze, to nie Chopin. Paderewski? Ja z Szymanowskim nie mogę konkurować, z Wacławem Szymanowskim. Nie. To jeden z Wacława Szymanowskiego w Łazienkach Warszawskich, to jest jeden z najlepszych pomników w Polsce. Jest kilka takich, naprawdę jest kilka takich w Polsce pomników, ale ten właśnie zaliczam do tych jednego z najlepszych. Nie wiem, czy mój adwersarz się zgodzi z tym, ale to jest Paderewski. Się troszkę skompromitowałem. Nie szkodzi, on też na pianinie. Ale też zdaje się, tak, nie? Tak. I też chyba tego Chopina trochę grał. Chopina dobrze. Dobrze, że to nie ja. To ja? No i dobrze. Chopina dobrze grał. Dobrze. Przepraszam, nie słyszałem. Panie profesorze, nasi szanowni młodzi koledzy przygotowali pewien przerywnik muzyczny, aczkolwiek nie będzie to ten właśnie Chopin, ani ten Paderewski, to będzie ktoś troszkę inny. Troszkę wcześniejszy, ale bardzo piękny. Wojtek Zwierniak i kwartet galicyjski.
Jestem. Tak? Można? To tak, żeśmy się troszeczkę cofnęli przed Chopina, prawda? To taki przebój z tamtego czasu, panie redaktorze. Tak, czy dobrze to określam? To był kanon Pachelbela. Naturalnie. Oczywiście, że tak. To bardzo ciekawy utwór. Ja go bardzo lubię z tego powodu, że tak naprawdę to jest właśnie kanon, tak? Coś, co się w sztuce zamyka w koło. Tak. A w rzeźbie, w malarstwie też istnieje coś takiego, taki kanon, jak w muzyce? Ja myślę, że tutaj bardziej kompetentnym, zrzucam pytanie, bardziej kompetentny w tym określaniu i bardzo sprecyzowany jest właśnie profesor Bogusz. Określ to, ja później cię skrytykuję, dobrze? No, czasami za dużo ode mnie wymagasz. Proszę Państwa, sztuka współczesna jest tak uwikłana w kontrowersje, często radykalnie sprzeczne postawy, że trudno dzisiaj stworzyć jakieś uniwersalne zasady, którymi ona się kieruje. Dlatego mówiłem tutaj o tolerancji jako jedynej dopuszczalnej intelektualnie płaszczyzny współistnienia między artystami. Jeszcze 50 lat temu funkcjonowaliśmy w oparciu o pewne paradygmaty klasyczne. Dzieło sztuki było konkretną, zorganizowaną logicznie strukturą, mającą swoje formalne uzasadnienia. Natomiast z biegiem lat następowało przewartościowanie, które przychodziło również do nas, do szkolnictwa artystycznego, na uczelnie. My, pedagodzy wychowani w pewnych kryteriach klasycznych, musieliśmy się z tym uporać. Nie mogliśmy stać na pozycji obleżonych twierdz. Musieliśmy równolegle ze światem samoedukować się, żeby pozwolić sobie na tolerancję. Niemniej jednak, szczególnie w tych klasycznych dyscyplinach, jak w rzeźbie, w grafice, w malarstwie, funkcjonują pewne klasyczne paradygmaty. Myślę, że koledzy artyści to potwierdzą, że niezależnie jakby świat radykalnie negował pewne klasyczne czy tradycyjne paradygmaty, to jednak istnieją te wartości uniwersalne, które my jako pedagodzy mieliśmy wręcz obowiązek przekazywać nowym generacjom. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Ja tylko pozwolę sobie na krótki komentarz. Proszę się pocieszyć, że w muzyce klasyka wraca bardzo pięknie. Najczęściej dzisiaj realizowana jest poprzez muzykę filmową, ale nie tylko. Max Richter, Nielsen, Hans Zimmer wracają do klasyki troszkę inaczej pokazanej, troszkę inaczej zagranej. Mam nadzieję, że w sztukach plastycznych też tak się stanie. I ten kanon znowu zatoczy koło. To jest coś takiego, to jest taka amplituda. Mhm. Profesor Solwiński świetnie to Państwu wytłumaczył w bardzo krótkich słowach, zdaniach w zasadzie. Dziękuję Ci za to, ale myślę, że jednak tu są te przede wszystkim zawsze pozostaną od wieków wartościowe sprawy, te trzy słowa tej triady, prawda, piękno i tak dalej. Proszę Państwa, do pokonania. Tak. To może być jak najbardziej szkaradne, ohydne, ale jeśli nie ma tych wartości w przesłaniu, bo to są tylko środki artystyczne, jeśli nie ma tych wartości u podstaw, no i warsztatu, czyli to, o czym mówiłeś, talent, warsztat i praca, to po prostu, no myślę, że to się gdzieś rozsypuje. Wielu hochsztaplerów, czego doświadczamy, prawda? Wielu hochsztaplerów próbuje czarować, ale to są krótkie nogi. To wszystko pojawia się na chwilę, media gdzieś to podejmą, za rok już nikt nie pamięta, co było na tej wystawie, czy w ogóle taka wystawa była, etc. Tak jest. A jeżeli ja mogę, ale do naszego gościa mam takie pytanie. Proszę na chwilkę zapomnieć, że pan profesor tu siedzi, dobrze? Tam koledzy odsłuch najwyżej wyłączą.
Ja, no nie będę, to nie będzie wielka tajemnica, pewnie jak powiem, że po tej części tutaj artystycznej spotkamy się piętro niżej i będziemy mogli oglądnąć dzieła pana profesora na wystawie, którą będziemy otwierać. Ale miałem przez wiele dni możliwość obserwować pana profesora i jego ekipę, która przygotowywała tą wystawę. Rozumiem, panowie się znają długo, bardzo długo i takie tutaj z panem redaktorem mieliśmy pytanie, a jaki pan profesor był dla studentów? Był tolerancyjny? Czy jak przychodziło do egzaminu, to ręce się trzęsły? Panie dyrektorze, na pewno bardziej od tolerancyjny byłem, muszę uprzedzić, od profesora Salmińskiego, bo on jest bardzo radykalny. U niego nikt mu tam nie podskoczył, u mnie czasem podskakiwali. Nie, nie, przepraszam, dworuję sobie trochę. Rozumiem, że to do mnie jest skierowane. Tak, tak, pytanie. Absolutnie tak. A propos tej tolerancji, bo ona jest takim podstawowym jakby kryterium naszego życia artystycznego. Do mikrofonu poproszę. Proszę Państwa, Akademia Sztuk Pięknych to jest uczelnia artystyczna. My nie tyle uczymy, co kształtujemy osobowość. Uczymy tego warsztatu, różnych możliwości technicznych, manualnych i tak dalej, ale generalnie jest to nauka myślenia w kategoriach pewnego obowiązku. Uczymy. Nasz program artystyczny, w cudzysłowie zobiektywizowany poprzez te uniwersalne kategorie widzenia świata, oglądu świata, bo my świat kojarzymy wizualnie, czy malarz, czy grafik, czy rzeźbiarz, my świat obserwujemy wizualnie. Malarz widzi ten świat w dwóch wymiarach, rzeźbiarz widzi w trzech wymiarach. Wydać by się mogło, że między nami są duże różnice. To nie są duże różnice, bo język sztuki plastycznej jest językiem skodyfikowanym i mówię zobiektywizowanym w cudzysłowie. Panie profesorze, już niedługo będziemy mogli zobaczyć tę wystawę, którą będziemy za chwileczkę otwierać. Będzie po tej wystawie oprowadzała Państwa pani Anna Migaj, która z profesorem współpracuje już ponad 20 lat. Jak wiem, czy możemy ją tutaj zaprosić? Pani Aniu, prosimy bardzo. Pani Anna, zapraszamy. A panu profesorowi dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie skończyłem tej myśli, bo... Dobry wieczór Państwu. Proszę usiąść, Pani Aniu, bardzo proszę. Państwo, jak wiem, znają się około 30 lat już i połączyła Państwa sztuka w takim sensie, że Pani ją prezentowała, Pani ją w swojej galerii w Krzeszowicach pokazywała. Czy dobrze pamiętam? Tak, faktycznie galerię w Pałacu Foksal prowadziłam do czerwca tego roku przez 30 lat. Pan profesor najpierw przyjeżdżał jako gość. Nie odważył się tak od razu zaproponować wystawy, nie, nie, ale współpracujemy od roku 2009, jeżeli chodzi o wystawiennictwo. I muszę tutaj powiedzieć, że było to bardzo dla mnie miłe, wspaniałe dla naszej galerii w Pałacu Foksal w Krzeszowicach. Wszystkie największe wystawy pana profesora, które później były oglądane w wielkich miastach, w Krakowie, w Warszawie, Berlinie, prapremiery miały w Galerii Pałacu Foksal w Krzeszowicach. Bardzo sobie to cenię. Chciałbym panią spytać o zalety i wady profesora. Zdaję sobie sprawę, że konwencja benefisu uładzi postać profesora. No ale chociaż troszkę. Ale ja nie mam wad. Może ma jakieś wady. Skąd? Pan profesor nie ma wad. A to jest niemożliwe. Nie, ale proszę Państwa, panie redaktorze,
Zalety i wady. Pierwszą zaletą pana profesora jest niesłychana pracowitość. O tym też mówił pan profesor Salwiński, prawda? Talent. No ta ekipa, talent, która przygotowywała wystawę, ma troszkę właśnie inne zdanie o tej pracowitości. No, to znaczy pracowitość pana profesora dla nich to nie była zaleta. Tak, właśnie odetchnęłam trochę, że jakieś wady miał, ale z nich chyba wyrósł, bo jako człowiek dojrzały, proszę państwa, nie znam drugiego tak pracowitego człowieka, który by nie tracił minuty, sekundy czasu w swoim życiu, oprócz profesora Wiktora Zina, bo to był drugi taki człowiek, no to też właśnie też był tym, kim był, który z pogodą ducha, zawsze w dobrym humorze, tak jak pan profesor, nie pozwalał sobie na straty czasu. Państwo wiecie, co to znaczy 30 lat pracować z artystami? Nie, państwo nie wiecie. Mój Boże, to można o tym książkę napisać, a nie znam drugiego tak czasowego, niezawalającego terminów, perfekcyjnego artysty, jakim był profesor, jakim jest profesor, to się nie zdarza. A oprócz tego muszę tu powiedzieć, że i tego też już chyba nie ma. W ogóle, panie profesorze, pan jest bardzo staroświecki, ale w tym bardzo dobrym, znaczy to jest komplement. Pan rozumiem, jest bardzo tak, staroświecki. Jest pan na przykład niezwykle szarmancki wobec kobiet. Ja myślę, że młodzież nawet nie wie, co to znaczy to słowo dzisiaj. Mogę tak? nie wiedzieć, tak. Szarmancki. Tak. A taki jest pan profesor wobec kobiet. Jest nienagannie wychowany. No właśnie jest staromodny, tak samo w swoim podejściu do sztuki. Tak myślę, jest staromodny, bo proszę państwa, kto dzisiaj w ogóle, znaczy nie, są oczywiście tacy artyści, ale ich jest mniej, uważam, kto tak się angażuje w sztukę, kto tak reaguje na współczesność, na historię, kto się nie wstydzi mówić o patriotyzmie. Profesor to wszystko robi, przecież jego sztuka jest patriotyczna, tak? To jest sztuka z górnej półki. To jest takie też niemodne określenie, sztuka zaangażowana, bo ona się nam zawsze kojarzyła niedobrze w pewnych tak. momentach, ale przecież taka jest sztuka profesora. Proszę państwa, będziemy mieli już za momencik okazję to wszystko zobaczyć. Ja bardzo się cieszę, pani Aniu, i liczę na przygodę razem z panią oglądania prac pana profesora. Dzisiaj tak, jeszcze. Ja będę miała przyjemność przeprowadzić państwa przez tą jubileuszową wystawę, a chciałabym, jeżeli mogę, coś jeszcze dodać, bo tak rozmyślając o profesorze, nie wiem, czy jest na sali ktoś, kto prowadzi biuro podróży, bo coś podpowiem. Powiedzcie mi państwo, jak to jest możliwe, że do dzisiaj żadne biuro podróży nie wymyśliło wycieczki śladami pomników Czesława Dźwigaja? Przecież przepraszam. Nie ma takiej wycieczki, ale stałej wycieczki. Absolutnie stała, absolutnie jest. Biuro podróży nazywa się Zamek Wiśniczu. Troszkę drogie, to przyznaję, ale za to jest odporne na COVID-19 i może zaprosić na taką wycieczkę śladem pomników pana profesora Stanisława Dźwigaja. Ale ja mówię po świecie, panie dyrektorze. Ja muszę po świecie, ale jak najbardziej. O, panie profesorze, proszę mnie obronić. Wiśnicz też jest światem. No i to no. jakie? A ja państwu oświadczam, że to byłaby hitowa wycieczka, bo przecież ludzie zobaczyliby cały świat. Ludzie byliby nie tylko we wszystkich państwach Europy, w Jerozolimie, byliby także w Afryce, no oczywiście w Ameryce, w Australii, bo wszędzie na całej kuli ziemskiej są pomniki tego wielkiego rzeźbiarza. I ja uważam, że jest tak popularny, jak popularna jest piłka nożna. Bo zwróćcie państwo uwagę, że, no panie profesorze, tak, że za piłką, za swoimi drużynami jeździ się na stadiony świata, prawda?
Może jeszcze nie ta liga, poczekajmy trochę. Właśnie, zupełnie nie, zupełnie nie. A pozwalam sobie też na to porównanie, bo przecież pan profesor jest autorem pięknego pomnika Józefa Kałuży. To prawda. Przecież. Tak. I zupełnie tutaj, niedawno tutaj sugeruję, ten legendarny piłkarz Krakowi. Mogą być na widowni kibice Wisły. Ja bym sugerował. Wisła. Ja nie jestem kibicem, więc mogę sobie ale mówić, mogę być. Nie jestem. Ale mąż jest, niech pani uważa, pani Aniu. No i to na dodatek Wisły. No właśnie. Dobrze, ale jest ten piękny pomnik Józefa Kałuży przez pana profesora wykonany, to był wtedy jubileusz Krakowi. No właśnie. Krakowia, co bardzo smutne, nie daje swoim kibicom żadnej okazji, żeby jeździć po świecie z nimi, natomiast pan profesor tak. Świetny pomysł, pani Aniu, dziękujemy pięknie. Myślę, proszę państwa, że najwyższy czas na muzykę. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję jak bardzo. Najbardziej. Do zobaczenia na dole. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jak mogę prosić? Chciałbym wrócić, bo pani Ania szukała tego biura podróży. Nie zgodziła się, że Wiśnickie to jest na całym świecie. Wszyscy wiedzą, może nie wszyscy, że od dzisiaj na parterze naszego zamku jest w odnowionej formule ciekawszej wystawa. W ilu krajach stoją te pomniki, które mamy tam na dole? Jakoś jedna w krajach. Zaraz. Jest tam Afryka, bo pani Anna mówiła, że na pewno tak, Afryki tak, nie tak, ma. Tak, jest, tak, prawda? Zastanawiam się, nie jestem w stanie w tym momencie wyliczać, zresztą nie chciałbym państwa zanudzić tym, ale no w kilkudziesięciu jest na pewno. Prawda? Ja pomijam, najwięcej jest w Polsce. Proszę, niech mi państwo powiedzą, czy bilet na wyprawę do kilkudziesięciu krajów za 4 zł to jest dużo. Ja państwa serdecznie zapraszam, jak już zejdziemy na dół, to na parterze naszego zamku w tak zwanej kmitówce
można zobaczyć pomniki z kilkudziesięciu krajów na świecie. Są to pomniki Jana Pawła II, autorstwa pana profesora Czesława Dźwigaja i od dzisiaj są w takiej nowszej szacie, bo w ogóle wystawa już jest tutaj troszkę czasu, ale poświęciliśmy jej teraz troszkę uwagi i serdecznie zapraszam. Pani Anno, jest abonament bezpłatny. Ale w tej rozmowie padło już takie, no skądinąd pewnie słuszne stwierdzenie, że obecna młodzież pewnie może nawet nie wie, co to znaczy, że ktoś jest szarmancki, prawda? Nazewnictwo się zmienia, no być może nie, ale ja uważam, że jeżeli chodzi o talenty, to teraz są takie same, jak były kilkadziesiąt lat temu, jeżeli nie większe. Wiśnicka młodzież jest według mnie taka, że możemy się tym szczycić. Talentów nie brakuje. Biorę przykład z pana profesora. Tak, tak, panie redaktorze, tak. Mamy tutaj laureatów międzynarodowych. W końcu mają z kogo brać przykład. I teraz zaprosimy na scenę Julię Wójcik. Młoda, 14-letnia pianistka. Uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Sobolowie. A Julia wystąpiła już na koncertach w Krakowie, Warszawie, Lusławicach, Wiedniu, Budapeszcie, Treviso. Jest laureatką konkursów międzynarodowych, między innymi w Bośni i Hercegowinie, w Brno, w Czechach, w Budapeszcie, Ostrawie i Berlinie. Witamy, Julia. Julia Widełka, Fryderyk Chopin. Tak. Nie wiem, czy pan zauważył, przepraszam, że tak wchodzę, ale właściwie, kiedy słucha się Chopina, to rzeczywiście jak gdyby kadry poszczególne filmu wzdłuż i wszerz Polski płyną, krajobraz. Dobrze się stało. Przypomina mi się Père Lachaise, kiedy tam niejednokrotnie zaglądam na cmentarz, skromny ten grobowczyk jego, że kopia
tej płaskorzeźby, portretu, zawitała w Akropolu Polskim na Wawelu, w krypcie wieszczów, obok Mickiewicza, obok Słowackiego, obok Norwida, właśnie Chopina. Tak, bo to jest wieszcz nieprawdopodobny. To tak na marginesie. Dziękuję. To było piękne. Ale to nie jedyny talent dzisiejszego dnia. Julia jest troszeczkę starsza od naszego następnego gościa. Ma 13 lat. Jest uczniem szkoły, Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni. Zanim powiem, kto to, to mogę powiedzieć, że zdobył wyróżnienia i dano go nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Przemyślu, na spotkaniach akordeonowych w Samoku, Międzynarodowym Konkursie w Pradze i Międzynarodowych Mistrzostwach Świata w Klingenthal w Niemczech. Panie profesorze, wie pan, kto to jest? Słusznie. Witamy, Bartłomiej Widełka. Proszę Państwa, zanim Bartek się przygotuje, powiem, Bartek ma 13 lat i mnóstwo nagród. Ja miałem przyjemność słuchać go dzisiaj na próbach. Państwo będą mieli teraz. Prosimy, Bartek. Bartłomiej Widełka.
Panie profesorze, a u pana z instrumentami jak gra pan na jakimś? Cienko, cienko. Bardzo cienko. Nie, nie, tak się zastanowiłem w tym momencie. Rzeczywiście cieszę się, że takie talenty, że, bo ta ziemia niesie te talenty, niosła te talenty. Nie będziemy tutaj wspominać o wielu osobach, które już są historyczne i w rozmaitych dziedzinach, zarówno i w sztukach plastycznych, jak i właśnie aktorstwie. Wiecie państwo, kogo mam na myśli od razu. Tak samo i właśnie w poezji. Myślę tu o Brzękowskim, o Tuzach. No i to jest, bo ta ziemia jest urodzajna. Prawda. Ta ziemia ma coś w sobie. Tak, tak. Ja to nawet wiem, podziałała na pana redaktora Padiasa. Tak się zadumał. Ja go znam kilkadziesiąt lat, a pierwszy raz dzisiaj słyszałem go recytującego wiersz. I nawet mu to wyszło. To tak jest nie, niezwój, prawda? On to tak przeżył bardzo. Dobry, trudno go było spartaczyć. No, oczywiście, że tak. Ale ja nie odpuszczę tego tematu muzycznego. Na pewno nic nie ma pan wspólnego z nie, muzyką? Nie, miałem wspólnego trochę, ale to było tak zwane, tu jest Krzysiu Kukla i on bardzo dobrze grał na fortepianie, później poszedł w medycynę. No konkret. Więc coś tam usiłowałem ze skrzypcami, ale to było na... Nie, to nawet nie epizod. Natomiast przyznam tak szczerze inaczej, panie dyrektorze, że tam im dalej tak lata, ale już jest... No nigdy na nic nie jest za późno. Tu jest wśród nas właśnie kompozytor, też nauczyciel muzyki, zresztą nie jeden, bo jest pan Domański, ale pan Blecharz. Ja z nim współpracuję i kłócę się z nim. Próbuję na niego czasem wpłynąć na te, co on tam pisze, te rzeczy. I gdyby nie ten zawód, gdyby ta świadomość, może inne wykształcenie, może to właśnie niewagarowanie, inaczej może by się to potoczyło, to kto wie, czy nie byłbym kompozytorem. To mi jest jakoś bardzo bliskie. W sumie coraz tak, bardziej. To ja spróbuję teraz pana zaskoczyć, jeżeli można. Martyna Dymura, Jakub Adamczyk, Maciej Adamczyk. Zapraszam na scenę. To są też nasze talenty, proszę państwa, więc powitajmy brawami. Historią modlitwy stoją, miejscowej fary dzwony wieści głoszą, żeś darem Bożym nam zesłanym z nieba, hetman. Thank you.
Adamczyk. No i co, panie profesorze? Jakubie, pozwól do nas. Państwo nie wiedzą jeszcze, co to za niespodzianka, ale mam nadzieję, że pan profesor nam teraz zdradzi. Chciałbym państwu przedstawić autor muzyki Jakub Adamczyk, autor tekstu Czesław Dźwigaj. Muszę kilka pytań zadać Jakubowi. Usiądź proszę. Pozwoliliśmy sobie zaprosić cię tutaj jako reprezentanta młodzieży wiśnickiej, muzycznej młodzieży wiśnickiej. Jest tutaj was jakaś nieprawdopodobnie wielka ilość tej muzycznej młodzieży. Tak, to prawda, jest nas około 35 osób, ale jesteśmy jakby przedstawicielami tej wiśnickiej młodzieży, ponieważ jest ich dużo, dużo więcej. Naprawdę w Wiśniczu muzyka tętni życiem. Mam wrażenie, że z tym nazwiskiem już się tutaj spotkałem. Była jakaś mała dziewczyneczka. Tak, to moja siostra Madzia, która śpiewa w chórze. Potem był jakiś młody człowiek, który grał do wiersza profesora Czesława Dźwigaja na początku. Tak, to mój brat Maciek. Potem jesteś ty, tak? A ta tak. Pani, która tutaj tyłem stała, to? To jest moja nasza mama, tutaj wiśnicka, dyrygentka różnych chórów, prezes Stowarzyszenia Muzycznego Kanon oraz serce tej wiśnickiej tutaj muzyki w Wiśniczu. Jest takie, proszę Państwa, określenie małe ojczyzny. Pan profesor powiedział o tym, że coś w tej ziemi jest, że ona jest żyzna. Przyznam, że to bardzo zastanawiające określenie, bo żyzna w ludzi sztuki, w ludzi piękna, w ludzi muzyki, rzeźby, malarstwa. To bardzo, bardzo, bardzo ważne. Kuba, dziękuję ci bardzo. Pozdrów wszystkich dziękuję swoich również. Kolegów. Dziękuję. I bardzo dziękuję. To była niespodzianka, proszę państwa. Niech się wszystko układa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jakub skomponował muzykę do tekstu pana profesora, do tekstu, który nosi tytuł Trwaj z nami łaskawa. Tak, panie profesorze? Tak, bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Zaskakujące, to rzeczywiście, to fakt. No i wzruszające, no bo jednak trochę tych tekstów... Jednak ma coś pan wspólnego z muzyką, prawda? No, ja myślę, że to właśnie to, co pan redaktor powiedział, panie dyrektorze, to jest coś w tej ziemi. Tu są piękni ludzie. Tu są piękni ludzie, pomimo trudności życiowych. Wszędzie są zresztą, ale ja wiem, że miejsce urodzenia dla każdego z nas, którego sobie nie wybieramy, jest bardzo ważne, istotne i najpiękniejsze. Ale w Wiśniczu jest jeszcze piękniejsze. Brawo. Panie profesorze, to jeżeli mnie idzie tak dobrze z muzyką, jak Wojtkowi z poezją, no to postaramy się jeszcze jedną niespodziankę muzyczną. Proszę teraz słuchać, przymknąć oczy, odłożyć mikrofon. Myślisz, nadszedł już czas, by spojrzeć w tył. A tam pusto, nie widzisz tam nic. Za to cisza, gdzież rozmów znikł, co wypełniał wieczory, noce i dni. Nie oglądaj się, ta droga w jedną stronę jest. I tak nie możesz się zatrzymać. I tak nie możesz, nie. Za sobą czujesz oddech i obecność jakąś, co przecież musi i powinna tam być. Nie śniłeś tego, to było na pewno, żeby spotkać ją dziś. Nie oglądaj się,
droga w jedną stronę jest. I tak nie możesz się zatrzymać, i tak nie możesz nie. A ty nie stój, nie nasłuchuj, nie patrz, bo nie zobaczysz, bo nie ma już tych chwil. I ludzie są inni, i ptaki drzewa, i ty jesteś inny, choć nie wiesz tego, nie wiesz dziś. Nie oglądaj się, ta droga w jedną stronę jest. I tak nie możesz się zatrzymać, i tak nie możesz nie. Janusz Blechacz, specjalnie dla... Dziękuję. Dla ciebie, ale jeszcze mam jeden. Poprosimy mikrofon, panie Januszu, bardzo proszę. Mam jeszcze jedną niespodziankę, mianowicie... Niedawno tu w Wiśniczu była premiera tego. A, jest ksiądz proboszcz też. To jest partytura pieśni, którą napisaliśmy wspólnie. Pani Zielna Wiśnicka. Jest to pieśń na wejście przy mszy, która była tu odprawiana. Ty słyszałeś, ja niestety nie. No, a to, żebyś wiedział, bo mówisz, że coś nie za bardzo to jest pewne, a ta nuta to jest fix. Ja wiem. Na tyle się znam. Szanowni Państwo, przepraszam, już biorę mikrofon. Janusz, bardzo dziękuję. My z Januszem dość dużo tam przygotowaliśmy rzeczy, to pani Ania Miga wie o tym więcej trochę. Co z tego wyjdzie, co się pokazuje na świecie, to też Państwo czasem mogli słyszeć, czasem zobaczą, może uwidzą, usłyszą. Ja co prawda tam pozwoliłem sobie w gablocie w jednym z darów na tą okoliczność pokazać. Tak, tak, ja wiem, ja rozumiem, tak. Małą Rapsodię Polską. Jak Państwo będziecie zwiedzać wystawę, ja nie chcę wychodzić tutaj, nie chcę się narażać pani Ani. Myślę, że Państwu więcej o tym powie. Janusz, bardzo dziękuję. A księże, ja również dziękuję za zaproszenie. Serdeczne dzięki, że to było na to 400-lecie erygowania parafii w Nowym Wiśniczu. To jest jakiś moment, który gdzieś zostanie. Jeszcze powiem, zdradzę tej, może ksiądz wie, że jest specjalnie napisana na to 400-lecie kantata, której się nie udało wykonać ze względów na to, że orkiestra ani chór nie mogły wystąpić razem ze względu na... Zamek Wiśnicki jest odporny, tu wirusa nie stwierdzono. To prawda, i... no to tak. Prawda. Dziękuję bardzo, bardzo za zaproszenie. Dziękujemy pięknie. No nieładnie, nieładnie, panie profesorze, to jednak z tą muzyką ma pan dużo do czynienia. No, pan tak, Janusz ale... mi tutaj... w kuluarach wszystko opowiedział. To, że z tymi nutami problem, ja też miałem, przyznaję się, słabo u mnie było. No zaskoczył mnie pan, panie dyrektorze, w ogóle co chwilę zaskakiwanie i tu ten młody człowiek, pan Dymura i wcześniej, i ten chór, prawda, szkolny. No, rodzina Adamczyków nie odpuści jeszcze dzisiaj, nie, jeszcze, no. Szanowni Państwo, no popatrzcie, no po prostu widzicie. Czym jest ta ziemia i kim są ci ludzie? No, przepraszam, że ja tu nawijam trochę jak już taki troszeczkę stetryczały gość, ale to jest, to są dowody. No cały tak. Czas zaskakujące. Ja, proszę Państwa, muszę zdradzić tajemnicę. Pan dyrektor mnie tu nie wpuścił. Nawet jak dzisiaj przyjechałem, wcześniej trochę, z Małgosią i z jej siostrą, powiedział, na zamek, do pałacu, tak, w murach tam może pan krążyć.
Do pałacu Pan nie ma wstępu. Dopiero o określonej porze. Za 5:18, czyli 17:55. Tak, potwierdzam. Ale tak. Ja coś podsłuchiwałem, ale nie spodziewałem się tych rzeczy. No to jak mi tak dobrze idzie i tak ta droga nam jakoś gładko przeszła, prawda? Nie było jakiejś awarii, jak to zwykle bywa. No nie jest tajemnicą, panie profesorze, że dzisiaj gościmy pana tutaj z okazji 70. rocznicy. To przecież zaczyna... Panie dyrektorze, 7 dekad to tak ładniej brzmi. Ta, ja nie sobie ma tego to przeliczyłem na kilometry. Aha. 25 550, bo na dni. Ale to przecież dla samochodu przebieg 25 tysięcy tonówka, prawda? Dziękuję. No. No to skoro tak już te dni przeliczyliśmy, to zapraszam Młodzież Wiśnicką jeszcze raz na scenę. Serdecznie zapraszam. Ponownie Martyna, ponownie Jakub i Maciej Adamczyk. Jakub powiedział, że jest ich tutaj młodych 35 osób, a poza chórem pani Katarzyny tutaj bardzo niedaleko jest orkiestra Baczków. Coś nieprawdopodobnego, powiem państwu. Pełnowymiarowa orkiestra symfoniczna, amatorska. Prowadzi ją Wojtek Zwiernia, którego mieli państwo okazję poznać. Myśmy tutaj nagrywali taki, do wczoraj nawet, tryptyk wiśnicki w ramach takiego projektu Kultura w sieci. I jednym z tych programów były kolędy aranżowane przez pana Wojtka Zwierniaka z jego właśnie orkiestrą, amatorską orkiestrą z miejscowości Baczków. Coś niebywałego. Tak jak ci młodzi ludzie. Myśli z tych nieposkładanych.
Martyna, Jakub i Maciej. Panie profesorze, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Dziękujemy za już, prosimy o jeszcze. To prawda, ale ja parafrazując słowa tej piosenki Marka Grechuty, chciałbym Państwu powiedzieć, że ważne są też i te dni, i ci ludzie, których znamy. To też jest bardzo ważne. Tak sądzę. Tak. Wojtku, bo ty się w poezji rozkochałeś dzisiaj. Widzę, tak, że w ogóle nie opuszcza cię ta książka w czwartej oprawie. Tak, przeglądałem ją przez to nasze spotkanie i zupełnie niespodziewanie, naprawdę, otworzyła mi się na 87 stronie. Mogę? Pożegnanie wirtuoza. Zamilkły salwy aplauzu, cisza pogrążyła ostatni akord, takty pochłonęła tęsknota, objawienia doznał bezdech. Wstał ciężko, bezszelestnie, pochylił spopielałą głowę, palce jeszcze muskały dźwięki. Prześwietlony mgłą sławy, wsparty chwilą geniuszu, przekraczał próg zapomnienia. Muskając delikatnie instrument, wstydliwie otarł łzę pożegnania, wtapiając się w zapis nutowy. Bisy skasowały przestworza. Czesław Dźwigaj. Tak. No, taka moja rola, że trzeba przywołać do porządku. Proszę Państwa, ten dzisiejszy koncert w ciągu tygodnia jest czwarty. Wszystkie były wspaniałe. Gościliśmy wspaniałe osoby. Były ciekawe rozmowy. Każdy z nich był inny. Ale ten jest chyba wyjątkowy, taki wiśnicki, prawda, panie profesorze? Mam wrażenie, szanowni państwo, panie dyrektorze, że tak. No, ale wszystko kiedyś musi się skończyć. Pomimo mojego utronowienia. Tak. Ponieważ dzisiejszy wieczór ma jeszcze inne punkty programu, bardzo ważne i też myślę bardzo ciekawe. Benefis jest z okazji 7. dekady, proszę zapamiętać. Więc z okazji 7. dekady na pewno będzie wiele życzeń. Ale nie mogliśmy się zgodzić, żeby te życzenia były tu, ponieważ obawialiśmy się, że będzie bardzo, bardzo długa kolejka i tak naprawdę to inne punkty programu trzeba będzie przełożyć na 8. dekadę wtedy. Więc pozwoliłem sobie skorzystać z pierwszeństwa, wreszcie stanowisko dyrektora do czegoś się przydało, że ja wytypuję, kto tutaj może złożyć panu profesorowi życzenie. Wytypowałem siebie. Ale to jest tak bardzo ważne dla mnie, proszę mi wierzyć, to jest mój debiut w ogóle w takiej sytuacji, że musiałem się zwrócić o pomoc. Poproszę teraz moich pomocników. Thank you.
100 lat, panie profesorze. Chwila dla fotoreporterów, bardzo proszę. Szanowni państwo, przepraszam, mogę, panie dyrektorze, bo jednak jestem u pana na placu, w placówce. Szanowni państwo, drogie dzieci, drodzy goście, wszyscy, którzy byliście państwo łaskawi zaszczycić tą uroczystość, część dopiero, bo pan dyrektor sądzę, że tu ma jeszcze trochę w zanadrzu pewnych niespodzianek, jak zwykle. Mogę tylko serdecznie powiedzieć dziękuję, dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Wszystkim bardzo państwu dziękuję. Serdeczny Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.